Pełna nazwa tej metody to jest tomografia optyczna z wykorzystaniem światła częściowo spójnego. Służy do bezinwazyjnego i bezkontaktowego obrazowania tkanki. Rejestrujemy niejako równolegle światło ze źródła częściowo spójnego, czyli szerokopasmowego widmowo, w układzie interferometru. Dzięki temu możemy obserwować tak zwane prążki spektralne, które kodują informacje o strukturze badanej próbki. Maciej skonstruował pod koniec lat 90. pierwszy tomograf w Toruniu, na którym oglądaliśmy paznokieć, a potem zaczęliśmy robić obrazy oka. Oko ludzkie jest naturalnym obiektem do badań za pomocą tej techniki, ponieważ jest dość mocno przezroczyste dla światła widzialnego i światła bliskiej podczerwieni. Czyli możemy dotrzeć dość głęboko do struktur oka. Dzięki tej technice byliśmy w stanie obrazować wystarczająco szybko tkankę, żeby nie było tam efektów ruchu pacjenta. No i dodatkowo z wystarczająco dużą rozdzielczością, żeby widzieć te wszystkie detale, które są istotne w procesie diagnozy czy monitorowania stanu chorobowego. Technika ta pozwala na wykrywanie wczesnych zmian patologicznych, monitorowanie terapii, czy to terapii interwencyjnej, czy terapii farmakologicznej. Maciej spędził rok w laboratorium profesora Ferhera w Wiedniu i ponad rok w laboratorium ojca OCT, profesora Fujimoto w MIT. Naszym tutaj głównym zadaniem było zapewnienie warunków, żeby miał gdzie wracać. Miałem możliwość przyjrzenia się pracy grup badawczych, ich organizacji, w jaki sposób występuje się o granty badawcze i to wszystko próbowałem jakby przenieść na polski grunt. Po powrocie ze stażu podoktorskiego w MIT Maciej Wojtkowski zaczął prowadzić zespół fizyki medycznej praktycznie samodzielnie i od tego czasu bardzo duży nacisk kładł na rozwój profesjonalnej grupy badawczej. Pracę w tej dziedzinie zaczynaliśmy od zera niemalże, więc wymagało to organizacji laboratorium, struktury, grupy. Ten proces jest procesem ciągłym, który trwa już od wielu lat. Prace badawcze i rozwój zespołu nie byłyby możliwe bez odpowiedniego wsparcia finansowego. I tutaj szczególnie istotny był projekt European Young Investigator Award, który koordynowany był przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej. Udało się skomercjalizować tę technologię. Pierwszą firmą na świecie, która zaczęła sprzedawać urządzenia do badań diagnostycznych w okulistyce, była firma, polska mała firma z Zawiercia. Później pojawiły się urządzenia z innych firm, głównie niemieckich, japońskich i amerykańskich. Jako szef zespołu badawczego Maciej Wojtkowski sprawdza się bardzo dobrze. W chwili obecnej grupa liczy kilku doktorów i kilkunastu doktorantów. Do każdej z tych osób Maciej Wojtkowski podchodzi z dużym zaangażowaniem i jednocześnie pozwala realizować się w sposób samodzielny. Wszystko, co się udało zrobić z rozwojem tej technologii, no to zawdzięczamy właśnie temu, że stworzyliśmy odpowiednią strukturę grupy badawczej i tym wszystkim osobom, które pracują w grupie, no zawdzięczam też to, że mogę otrzymać tę nagrodę. Jestem dumny z tego, że Maciej jest moim uczniem, współpracownikiem i następcą.